Ja opowiem o tomie wierszy Alfabet autorstwa Inger Christensen, który po raz pierwszy wydany został w Danii w 1981 roku. Polskie wydanie, przetłumaczone przez Bogusławę Sochańską, światło dzienne ujrzało w roku 2018. W tytule wystąpienia zawarte są te trzy pojęcia: posthumanizm, postwzrost i ekopoetyka, które będą kluczem do interpretacji alfabetu. Opowiem o każdym z nich po kolei, ale będą się one jednocześnie przenikać. Moja teza jest taka, że wiersze Christensen z alfabetu mogą stanowić ilustrację do etyki posthumanistycznej i etyki postwzrostu przedstawionych w książkach Moniki Rogowskiej-Stangret oraz Jasona Heikela. Jako pomoc do omówienia posthumanizmu i nowego materializmu wybrałam wydany niedawno zbiór esejów Moniki Rogowskiej-Stangret Być ze świata, cztery eseje o etyce posthumanistycznej. W eseju Troska jako metodologia Rogowska-Stangret stworzyła ontologiczną mapę świata z punktu widzenia nowomaterialistycznej feministki, na której wyznaczyła pięć głównych obszarów. Pierwszy, nowomaterialistyczna ontologia jest płaska. Oznacza to, że nie istnieją hierarchie będące immanentną cechą świata. Hierarchie tworzą się w praktyce społecznej, politycznej, etycznej i dyskursywnej i są efektem działania władzy. Drugi obszar, nie istnieje zewnętrzny punkt obserwacji czy odniesienia. Jesteśmy sprzątane i sprzątani ze światem i nie możemy się odciąć od tego sprzątania. Trzeci, nie ma niewinnych pozycji, nie są nimi nawet stanowiska uciśnionych, nie sytuują się poza relacjami władzy, nie są wolne od jej wyzwań i pokus. Czwarty obszar, sprawstwo jest rozproszone. Sprawcze jest nie tylko to, co znajduje się na szczycie hierarchii lub zajmuje dominującą pozycję. Sprawcze jest samostawanie się w świata i w świecie. Rogowska-Stangret cytuje Karen Barat, filozofkę i fizyczkę. Cytuję, sprawczość nie stanowi cechy wyłącznie ludzkiej intencjonalności czy podmiotowości. Sprawczość to kwestia interakcji. Jest aktem stanowienia, nie czymś, co ktoś lub coś może posiadać. Nie może zostać przypisana jako atrybut podmiotom czy przedmiotom, ponieważ jako takie nie istnieją one uprzednio. Sprawczość nie jest żadnym atrybutem. Sprawczość to wywoływanie iteracyjnych zmian w konkretnych praktykach w toku dynamiki interaktywności. Koniec cytatu. Sprawstwo nie jest atrybutem i nie może być przypisane wyłącznie człowiekowi. Przejawia się we wszystkich praktykach, w których świat staje się, działa i się zmienia. I piąty obszar, brak centrum. Jednoczesne zmierzanie we wszystkich kierunkach, czyli dookołość świata. W eseju Być ze świata Rogowska-Stangret odnosi się do tekstu Erin Manning dotyczącego percepcji autyków. Zwrócenie uwagi na sposób percepcji osób neuroatypowych skłania do refleksji nad tym, czy neurotypowa organizacja świata jest optymalna. Rogowska-Stangret sugeruje nawet, że organizacja ta nie jest neurotypowa, a kapitałocentryczna. Doświadczenie osób, o których pisze, Manning nazywa właśnie dookołością świata. Optyka ta nie uprzywilejowuje cech uznanych za ludzkie. Wszystko jest tak samo ważne, ożywione i sprawcze. Rogowska-Stangret zwraca uwagę na to, że obok rozwiązań politycznych, ekonomicznych, technologicznych potrzebujemy nowych sposobów mówienia o świecie, a co za tym idzie patrzenia na świat. Sposobem na to może być poezja, taka jak alfabet Inger Christensen. W całym tomie uwidacznia się wspomniana dookołość świata. To, co ludzkie i to, co nieludzkie, zwraca na siebie uwagę w takim samym stopniu. Nie mamy tu do czynienia z naturą, której przygląda się stojący na zewnątrz podmiot. Podmiotka jest zanurzona w świecie, który jest płaski, niehierarchiczny, którego wszystkie elementy są sprawcze i ze sobą splątane. Cytuję. Alfabety istnieją, deszcz alfabetów, nieustający deszcz, płaska światło, kształty gwiazd i kamieni, odstępy między nimi, bieg rzek i poruszenia duszy, ślady zwierząt, ich szlaki i ścieżki, budowanie gniazd, pocieszenie ludzi, światło dnia w powietrzu, ślady myszołowa, pobycie słońca i oka, w barwach, u progu domów, dziki rumianek, wiatr, kubka śniegu, róg domu, wróbel. Pisze jak wiatr, kiedy pisze spokojnym pismem chmur lub szybko po niebie, znikającymi kreskami, jak jaskółkami. Pisze jak wiatr, który pisze po wodzie, stylizowaną monotonią lub się przewala z ciężkim alfabetem fal, nitkami piany.
Piszę w powietrzu, jak piszą rośliny, łodygami i liśćmi lub dokolnie kwiatami, koliście i bujnie, kropkami, nitkami. Piszę jak brzeg morza, piszę pas muszli i wodorostów. Koniec cytatu. W przytoczonym fragmencie wyraźny sposób objawia się sprawczość różnych elementów opisanego świata. Nieludzka przyroda pisze, posługiwanie się językiem nie jest przypisane jedynie człowiekowi. Wszystkie byty rozmawiają ze sobą, używając znaków. W wierszach z alfabetu obok siebie wymieniane są elementy, które postrzegane są w naszej kulturze jako piękne i to, co odbieramy jako negatywne, na przykład choroby, śmierć. Jak w tym fragmencie, cytuję, drozdy istnieją, drozdy, lalki, marzyciele, istnieją zbrodniarze i gołębie, gołębie, czcze, dioksyna i dni, istnieją dni, dni, śmierć i wiersze istnieją. Pierwsze dni śmierć. Koniec cytatu. Istnieje nie tylko to, co chcemy widzieć. Natura, jako mityczny raj, jest konceptem, o czym pisze Julia Fiedorczuk w książce Cyborg w ogrodzie – Wprowadzenie do ekokrytyki. Autorka powołuje się na pracę amerykańskiej badaczki Karen Merchant. Według Merchant mit o utraconym raju to jeden z najważniejszych mitów zachodniej kultury. Ów raj jest jedynie projekcją. Marzeniem o naturze bez jej ciemnej strony. W celu osiągnięcia rajskiego ideału natura jest ujarzmiana tak, aby służyła człowiekowi do osiągnięcia celu, spełnienia marzenia o raju na ziemi. Warto w tym miejscu podkreślić, że dążenie do tego celu przez niewielką grupkę wybranych osiągane jest kosztem eksploatacji tych stojących w hierarchii niżej. Wymaga to również założenia o istnieniu jakiegoś zewnętrza, czyli natury, z której można czerpać. Takiemu podejściu przeciwstawia się etyka posthumanistyczna, wedle której śmierć i cierpienie jest nieodłączną częścią istnienia. Jest tym, co pozwala na powstawanie nowych istnień złożonych z tej samej przeistaczającej się materii. Rogowska Stangret polemizuje z koncepcją Zoe Roisi Braidotti, czyli witalistycznej siły życiowej przekraczającej pojedyncze istnienia, która wymaksuje tragizm śmierci. Proponowana przez Rogowską Stangret etyka bycia ze świata rozpoczyna się od decentralizacji człowieka. W świecie ludzko-nieludzkiego splątania nie działają proste rozwiązania, a przekształcanie negatywności w pozytywność nie zawsze jest możliwe i pożądane. Niczego nie da się wymazać, zwłaszcza traumy. Próba wymazania czegokolwiek w rzeczywistości jest wyparciem, które pozwala na różne formy przemocy, takie jak kolonizacja i zawłaszczenie. Według filozofki niechęć do wymazania traumy i śmierci jest warunkiem etyki, również tej posthumanistycznej. Nie dające się wymazać traumy, które przywołuje Rogowska Stangret, to katastrofa w czarnobylskiej elektrowni jądrowej i atak atomowy na Hiroshimę i Nagasaki. Do wybuchu bomby atomowej odwołuje się w alfabecie Inger Christensen. Cytuję. Bomba atomowa istnieje. Hiroshima, Nagasaki. Hiroshima 6 sierpnia 1945, Nagasaki 9 sierpnia 1945, 140 tysięcy zabitych i rannych w Hiroshimie, 60 tysięcy zabitych i rannych w Nagasaki. Liczby niezmienne, gdzieś w odległym, zwyczajnym lecie. Potem umierali, ranni z początku wielu, większość potem mniej, ale wszyscy, na koniec dzieci rannych, urodzone martwe, umierające. Dużo dzieci. Jeszcze, jeszcze i wreszcie, ostatnie. Stoję w kuchni, obieram kartofle. Z kranu leci woda i niemal zagłusza dzieci na podwórku. Dzieci krzyczą i niemal zagłuszają ptaki na drzewach. Ptaki śpiewają i niemal zagłuszają szept liści na wietrze. Liście szepczą i niemal zagłuszają ciszą niebo. Niebo zalane światłem. Światłem, które od tamtego czasu przypomina ogień bomby atomowej. Odrobinę. Koniec cytatu. Wiersze Christensen mogą być ilustracją tego, o czym pisze Rogowska Stangret w eseju Przeskalowywanie traumy, odwołując się do prac Karen Barat. W odniesieniu do wybuchu bomby atomowej, czyli rozszczepienia maleńkiego jądra atomu, który rujnuje miasta, rozsadzone zostaje pojęcie skali i zaburzona linearna czasowość. Przeszłość nigdy nie jest zakończona, a trauma wymazana. To, czego chcielibyśmy się pozbyć, podąża za nami jak widmo, jak przytoczonym przed chwilą wierszu. Idea postwzrostu, o której pisze między innymi Jason Heichel w książce Mniej znaczy lepiej, najprościej mówiąc oznacza odejście od przekonania o konieczności nieustannego wzrostu gospodarczego. W praktyce oznacza jednak o wiele więcej.
Jak pisze Haeckel, cytuję, postwzrost, the growth, oznacza on dekolonizację zarówno ziemi, jak i ludów, a nawet naszych umysłów. Oznacza odwrócenie procesu grodzenia terenów wspólnych i utowarowienia dóbr publicznych oraz deintensyfikację pracy i tempa życia. Oznacza odejście od urzeczowienia ludzi i przyrody, a także deeskalację kryzysu ekologicznego. Postwzrost zaczyna się po prostu od brania mniej. Koniec cytatu. Haeckel przyznaje, że idea postwzrostu oprócz rozwiązań ekonomicznych, politycznych potrzebuje również podbudowy w postaci zmian w naszym sposobie postrzegania świata. Te podbudowy mogą stanowić wyznaczniki etyki posthumanistycznej, o których mówiłam wcześniej. Według Haeckela podstawą światopoglądu, który umożliwia postwzrost, jest świadomość tego, że wszystkie istoty są ze sobą ściśle powiązane i od siebie współzależne. Dążenie do zachowania równowagi jest sprzeczne z logiką kapitalizmu i ciągłego wzrostu, który wymaga tego, żeby czerpać jak najwięcej z czegoś, co uważa się za zewnętrzne. Myślenie o zewnętrzu wynika zaś z dualistycznego światopoglądu, który zakłada oddzielenie człowieka od natury. Wiersze Christensen z alfabetu ukazują sposób postrzegania rzeczywistości zgodny z etyką postwzrostu oraz z etyką posthumanistyczną. Jak piszą Julia Fiedorczuk oraz Gerardo Beltran w eseju Ekopoetyka, poezja, która poszukuje nowych środków wyrazu, sprawia, że stajemy się bardziej czujni i możemy wyjść poza skostniałe nawyki językowe oraz nawyki w postrzeganiu rzeczywistości. Poezja, taka jak alfabet Christensen, może więc pomóc w zmianie utartego sposobu myślenia o naszym istnieniu na Ziemi i o naszych związkach z innymi istotami. Cytuję. Ekologicznie zorientowana poezja nie musi koniecznie polegać na celebrowaniu, czy to nieludzkiej natury, czy to z nią więzi. Jest raczej praktyką uważnego słuchania. Koniec cytatu. Zaangażowane czytanie poezji może stanowić sposób na wyjście z transu wzrościzmu. Cytuję, co my tu robimy, dokąd zmierzamy, po co to wszystko, jaki jest ostateczny sens ludzkiej egzystencji? Wzrościzm nie pozwala nam się zatrzymać, żeby zadać sobie te pytania. Nie pozwala nam na refleksję, czego właściwie chcemy dla społeczeństwa, którego jesteśmy częścią. Jesteśmy w transie, brniemy dalej naprzód, bezmyślnie, nieświadomi tego, co dzieje się wokół nas, nieświadomi tego, jakim kosztem to się odbywa. Czyim kosztem? Koniec cytatu. Tak pisze Haeckel. Według niego z transu wybija nas idea postwzrostu. Aby go przerwać, potrzebne jest również wyjście poza wrośnięte w naszą kulturę założenia. Tym właśnie pomóc może uważność, którą oferuje nam poezja oraz nowe sposoby opowiadania o świecie, których poszukuje. Cytuję. Zgadzamy się z Brendą Hillman, że nawyki umysłowe ukształtowane podczas zaangażowanej lektury poezji mogą przeciwstawić się kulturze opartej na zachłanności, narcyzmie i tępym niszczycielskim pędzie, i pomóc czytelnikom w zbudowaniu bardziej cierpliwego, uważniejszego życia. Albo, jak ujęła to Rachel Carson, im uważniej i przytomniej przyjrzymy się zachwycającej rzeczywistości otaczającego nas wszechświata, tym mniejszą będziemy mieli ochotę na niszczenie go. Poezja może zatem stanowić ważne źródło wiedzy, a zdobyta dzięki wierszom świadomość może przekładać się na rozsądniejsze, im bardziej empatyczne style życia w świecie. Koniec cytatu. Tak piszą Fiedorczuk i Beltran. Założenia te przyświecały również Inger Christensen. Bogusława Sochańska w posłowie do alfabetu zwraca uwagę na to, że Christensen w swoich esejach wyrażała ideę derealizacji człowieka, czyli przeciwieństwo jego samorealizacji. Postulat ten oznacza odejście od ciągłego ulepszania i realizacji siebie jako indywidualnej jednostki i otworzenie się na relacyjny, podporządkowany prawom przyrody wymiar rzeczywistości. Cytuję, według Christensen samorealizacja równa się ekspansji, która okazała się niszcząca. Wrogi przyrodzie świat tworzony przez człowieka rozrasta się w sposób niepohamowany. Koniec cytatu. W alfabecie symbolem niepohamowanej ekspansji jest struktura tomu oparta na ciągu Fibonacciego, w którym każda kolejna liczba jest sumą dwóch liczb ją poprzedzających. Analogicznie długość każdego kolejnego wiersza w alfabecie stanowi sumę długości dwóch poprzednich. Zarówno na poziomie formy, jak i treści wyraża się obraz człowieka, który jest elementem wszechświata równym ze wszystkim innym. Człowiek musi się podporządkować prawom rządzącym przyrodą, tak jak wiersze podporządkowane są strukturze.
porządkowi alfabetycznemu i ciągowi Fibonacciego. Dążenie do ciągłej ekspansji i zaburzenie równowagi sprawiłoby, że wiersze stałyby się nieprzyswajalne. Tom otwiera wiersz Antonówki istnieją, Antonówki istnieją. Słowo istnieje, odmieniane przez różne przypadki, pojawia się niemal na każdej stronie alfabetu. Założeniem Christensen było, żeby pierwsze wiersze z alfabetu brzmiały jak pieśni układane przez pierwszych ludzi. To, co fundamentalne i pozornie oczywiste, wcale nie jest tak oczywiste przy kapitałocentrycznej percepcji świata, która przyzwyczaiła nas do patrzenia na świat z pytaniem o użyteczność napotykanych obiektów. Uwaga czytelnika alfabetu zostaje skierowana na różne elementy rzeczywistości, które istnieją niejako same dla siebie. Świat przedstawiony w alfabecie po prostu istnieje i na wartość samego istnienia autorka zwraca nam uwagę. Istnienia, które może ulec anihilacji. Etyka, która wyłania się z przytoczonych rozważań i której ilustracją są wiersze Christensen, opiera się na radykalnej uważności. Dostrzeżenie świata wymaga od nas przejęcia naszej własnej kruchości, śmiertelności, splątania z tym, co nas otacza i naszej współzależności. Wymaga również powstrzymania ambicji, zarówno ludzkiej, jak i jednostkowej. Powstrzymania chęci przekraczania i wykraczania. Alfabet Christensen skłania nas do zatrzymania się, do uważności na otaczający nas świat, jak i do spojrzenia na rzeczywistość w inny niż kapitałocentryczny sposób. Ta percepcja, posthumanistyczna percepcja postwzrostu, zakłada wyżej wymienioną świadomość własnej kruchości i zależności, uważność na wszystkie elementy rzeczywistości bez ich hierarchizowania i wykluczania. Jest również percepcją zatrzymania się, które oznacza nie tylko uważność, ale również powstrzymanie ekspansji, robienie miejsca dla innych istot i dążenie w kierunku równowagi. Dziękuję.